Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Jesteśmy właśnie pod hotelem Trojan w Lądku Zdroju, skąd wyruszymy na wycieczkę na górę Trojak. A po co? Ponieważ niedawno otwarta została platforma widokowa. Druga, jak się nie mylę, z takich nowych platform widokowych po platformie na górze Guzowata, koło Radkowa nad Zalewem Radkowskim. Także odpowiedni moment, żeby zobaczyć platformę. Dokładnie. Zapraszamy Was na wycieczkę. Tuż za hotelem znajduje się spory i przede wszystkim darmowy parking. Stąd ruszamy na naszą wyprawę. Na szczyt Trojaka idziemy sobie niebieskim szlakiem. Mamy tam 1,8 km i jakieś 40 minut, więc trasa nie jest bardzo wymagająca, idealna na taką poobiednią wycieczkę, tudzież weekendowy spacerek. Jest styczeń, dookoła nie ma ani grama śniegu. Tym lepiej, bo fajnie można sobie takie wycieczki poorganizować, jest dosyć ciepło. Podejście rozpoczynałem po takiej troszkę stromszej górce. Jest sporo korzeni i kamieni, ale idzie się bardzo sympatycznie. Możecie zobaczyć, na górę Trojak biegnie też single track, czyli jednoosobowa, wąska trasa rowerowa, właśnie z takiego szutru. Pamiętajcie, że jak przechodzicie przez singla, rozgludnijcie się, bo nigdy nie wiadomo, czy jakiś rowerzysta nie będzie nadjeżdżać. Szanujmy się między pieszymi a rowerzystami, żeby było bezpiecznie, no i żeby każdy spędzał aktywnie czas tak, jak lubi. Szlak na Trojaka jest bardzo blisko miasta, dzięki czemu jest bardzo często odwiedzany przez kuracjuszy i turystów. Nie będziemy się tutaj czuli samotnie. ...1400 metrów za nami, niedaleko już szczyt Trojak. Znajdujemy się w urokliwym miejscu. Możemy tutaj zobaczyć głazy narzutowe oraz skałki, które powstały dzięki działalności lądolodu. Zobaczcie sami. Końcówka trasy przecina się z single trackiem. Kawałek musimy przez niego znowu przejść. Dlatego tak jak Michał wspomniał, pamiętajcie, szanujmy się nawzajem, żeby wszyscy mogli cieszyć się wspaniałymi lasami i szlakami turystycznymi. Idąc szlakiem na Trojak można zobaczyć inny szczyt naszych pięknych gór ziemi kłodzkiej. Przed nami widać Śnieżnik. Lekko na prawo widać Czarną Górę, dokładnie Siedną, z trasami narciarstwa zjazdowego. Sam szczyt Czarna Góra. Także można zaliczyć w naszej wyobraźni trzy szczyty w ciągu jednego dnia. Ostatnia prosta przed nami. Widać już w tle platformę widokową na Trojaku. Jeszcze ze 150 metrów jesteśmy. Tuż przed szczytem znajduje się altanka, w której możemy sobie przysiąść, odpocząć, napić się, zjeść coś i dalej ruszyć na zdobywanie platformy widokowej. Jesteśmy już pod szczytem Trojak, zaraz wejdziemy na platformę widokową. Jeśli byliście tutaj kiedyś wcześniej, przed tymi zmianami, wchodziło się
po skałach i na górze tak naprawdę były tylko barierki dookoła. Teraz mamy piękne schodki i platformy widokowe, więc chodźcie za mną. Muszę przyznać, że już w tym miejscu są niesamowite widoki. Za Michała plecami, a przede mną piękne góry i przełęcze. No i z tyłu masyw śnieżnika, ale najlepszy nas czeka na punkcie widokowym. Zaczęliśmy dzisiejszą naszą wycieczkę na wspaniały punkt widokowy na Trojaku, który widzicie za nami. Michał, kilka słów podsumowań? Nie spodziewałem się, że tak krótka wycieczka, tak blisko lądka Zdroju, okaże się taka ciekawa. Trzeba przyznać, że miejsce bardzo urokliwe. Samo podejście bardzo mi się podobało. Platforma no, robi wrażenie. Sami zobaczyliście, jak to ładnie wygląda. Te krajobrazy dookoła. No mi się bardzo podobało, z racji tego, że lubię chodzić po górach. Kolejny szczyt zaliczony. Dokładnie. A tak w krótkich, kilku krótkich żołnierskich słowach. Na dole mamy parking. 2 kilometry około na szczyt, niebieskim szlakiem. Spod hotelu Trojan. Trasa jest momentami łatwa, momentami są strome podejścia. Na pewno jest bardzo dużo korzeni i kamieni, więc nie jest to trasa dla wózków dziecięcych. Trzeba uważać. Trzeba uważać. Ale traska jest bardzo przyjemna, bardzo widokowa. Co chwilę po drodze rozpościera się jakaś ładna panoramka, więc warto się wybrać. Całymi rodzinami. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, kliknięciu dzwoneczka i odwiedzenia naszych social mediów. No i zapraszamy na kolejny odcinek już w niedzielę o godzinie 14. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.